Wysoka Izbo, Pani Marszałek, Panie Premierze, Pani Nie ma. Szkoda, bo mam dla Pana Prezydenta cytat. Amerykańska demokracja przetrwa do czasu, kiedy Kongres odkryje, że można przekupić społeczeństwo za publiczne pieniądze. No i ten cytat Alexis de Tocqueville'a potraktował Pan, Panie Prezydencie, jako instrukcję razem z zapleczem partyjnym. Kilka dni przed wyborami samorządowymi w 2018 roku została wypłacona wyprawka plus. Kilka dni przed wyborami europarlamentarnymi w 2019 roku została wypłacona 13. emerytura. Kilka dni przed wyborami parlamentarnymi majstersztyk, kumulacja 1500 zł zaległych za 3 miesiące, 500 plus na pierwsze dziecko. No i teraz 10 dni do 30 kwietnia, 10 dni przed planowanymi wyborami prezydenckimi miała wpłynąć kolejna 13. emerytura, no ale nowe wybory. Trzeba coś wymyślić. Zastanawiałem się, co to będzie kolejne. Pan, Panie Prezydencie, doskonale wie, że rząd nie ma własnych pieniędzy, tylko pieniądze zagrabione kolejnymi podatkami, ale wymyślił Pan dodatek solidarnościowy. Właśnie po to, żeby tak jak na targu w Garwolinie kilka dni temu mógł Pan kłamać, że to Pan sam daje 13. emeryturę, 500+, wyprawkę, dodatek, a te ustawy o opłatach za śmieci, te 34 podwyżki podatków, to nie Pan. Oczywiście Pan te ustawy podpisał. To opozycja. Dodatek solidarnościowy. No i do czego ten dodatek? To jest dodatek do dalszej likwidacji miejsc pracy, którą zafundował nam Pana kolega z nart, minister nie nosić maseczek Szumowski. Ten dodatek tak naprawdę tylko pogłębi problem bezrobocia. Panie Prezydencie, ta propozycja to jest moim zdaniem dyletanctwo ekonomiczne. Pan nie rozumie, jak działa rynek pracy, pan nie rozumie, jak działa gospodarka i skąd się biorą publiczne pieniądze. Jeśli chce pan, żeby w osłabionej waszymi restrykcjami gospodarce pracodawcom opłacało się zatrudniać, a pracownikom opłacało się pracować, to proszę zrealizować swoją obietnicę sprzed 5 lat i podnieść kwotę wolną od podatku. Na przykład tak jak proponuje Konfederacja do 30 tysięcy złotych rocznie, albo najlepiej do 12-krotności pensji minimalnej. Natomiast ten dodatek solidarnościowy to zachęta do kolejnych zwolnień i do przechodzenia do pracy na czarno. Na przykład wiele podmiotów na rynku działa w powiązanych kapitałowo grupach i osobowych grupach i w takiej grupie nie ma problemu, by w jednej spółce zwolnić pracownika, a w drugiej go zatrudnić i na odwrót. Co więcej, to jest świadczenie 1400 zł przez 3 miesiące, dotyczy nie tylko zwolnionych, ale tym, którym po prostu wygasła umowa o pracę po 31 marca. Wiele osób ma niezależną od COVID-19 pracę sezonową i taki urlop akurat na przykład na uczelniach im wypada. Jeśli w jakiejś rodzinnej firmie pracodawca zastanawiał się, nie chciał zwalniać pracownika, to ten dodatek właśnie go do tego zachęci. Chciałbym, Panie Prezydencie, żeby Pan sobie wpoił inny cytat, tym razem Miltona Friedmana. Jeśli płacicie ludziom za to, że nie pracują, a każecie im płacić podatki, gdy pracują, nie dziwcie się, że macie bezrobocie. Dziękuję. Konfederacja, wolność i niepodległość.